Zaczynamy sesję. Jako pierwszy będzie mówił pan dr Adam Mielczarek, przedstawi nam referat zatytułowany Kognitywne konsekwencje ruchu Solidarności. Już włączam prezentację. O, bardzo proszę. Oddaję głos panu doktorowi Adamowi Mielczarkowi. Jestem chyba dobrze słyszalny. Witam Państwa. Dziękuję za to, że mogę uczestniczyć w tej konferencji. No i też dziękuję nieobecnemu już prezesowi Łukaszowi Kamińskiemu za wstęp, który do mojego referatu trochę bezwiednie uczynił. Ja, jak Państwo wiecie, jestem socjologiem i próbuję w jakiś sposób wpisać doświadczenie Solidarności rozumianej szeroko, prawda? Znaczy tak naprawdę Solidarności i opozycji, aczkolwiek w tym przypadku będę mówił tylko o Solidarności lat 80-89, w teorię socjologiczną, w myślenie o ruchach społecznych i no, społecznej dynamice. Do tej pory pracowałem raczej nad zagadnieniami empirycznymi, pozostawiając zagadnienia teoretyczne raczej w sferze no, takiej domyślnej. Obecnie pracuję nad tym, jak skonceptualizować doświadczenie Solidarności właśnie jako całości. I pytanie, które sobie zadaję tak naprawdę, jest pytaniem właśnie o ciągłość, czyli o zagadnienia, które są szczególnie tutaj istotne z punktu widzenia właśnie wiązania doświadczeń różnych pokoleń, prawda, czy różnych etapów funkcjonowania Solidarności, no i wpływu tejże Solidarności na dzień dzisiejszy. Co to znaczy, że Solidarność była jednym ruchem? Jakie tak naprawdę są związki pomiędzy chociażby właśnie doświadczeniem Solidarności roku 80, Związku Zawodowego, a Solidarnością podziemną i całym doświadczeniem stanu wojennego. Z Solidarnością właśnie jest problem dotyczący jej no, wewnętrznej nieciągłości, dotyczący tego, jak ująć no, w tym przypadku w kategoriach socjologicznych, ale wydaje mi się, że historycy też stoją przed tym problemem, to, że był to jeden ciągły ruch. Teraz, jak wiemy, no przede wszystkim właśnie między okresem 80-81 a stanem wojennym nastąpiła no, radykalna zmiana dotycząca zarówno form organizacyjnych, jak i repertuarów działań. Zmienił się radykalnie społeczny skład tego ruchu, prawda? Pomimo, że właśnie no, mamy pewne elementy ciągłości, to jednak nie ulega wątpliwości, że było to co innego, prawda? Bo znowu, prawda, pierwszy garnitur działaczy znalazł się w więzieniach, rolę przejęli działacze drugiego garnituru, czy jakby drugiego rzędu, często ludzie, którzy wcześniej z ruchem byli w nikłym stopniu związani. Co więcej, właśnie dopłynęła do tego jeszcze w tym momencie opozycja, znaczy no w tym momencie, no nie tylko w tym momencie, ale jakby mniejsza o to, inteligencja opozycji lat 70., która z kolei no nie zawsze była w okresie samym związkowym bardzo ściśle zaangażowana, a w każdym razie niekoniecznie utożsamiała się z ruchem związkowym. Zmieniły się wreszcie cele i strategie, zmieniła się tożsamość ruchu. Prawda? Ten ruch z ruchu związkowego, z ruchu usiłującego wpisać się w system, zmienił się w ruch wyraźnie antysystemowy. Jakie czynniki, jak skonceptualizować ciągłość tego zjawiska, jakim była Solidarność? No i naturalnym sposobem
teoretyzowania, naturalną drogą poszukiwania odpowiedzi na pytanie o jedność zjawiska, jakim był ruch społeczny, jest sięganie po teorię ruchów społecznych, które niekoniecznie nam w tym pomagają, no ale pozwalają właśnie sformułować pewne hipotezy. Prawda? Znaczy, jakby wyróżniam tutaj trzy zasadnicze nurty w teoriach ruchów społecznych i każda z nich wiąże się z pewnym sposobem definiowania ruchu, z pewnym sposobem chwytania tego, co jest jego istotą. I tak pierwszą hipotezą jest hipoteza teorii zachowań zbiorowych, gdzie ruch jest postrzegany jako produkt dysfunkcji systemu. No i bardzo często w literaturze polskiej, zresztą nie tylko polskiej, Solidarność była tak postrzegana, że ruch Solidarności jest odpowiedzią, czy wybuch sierpniowy tak naprawdę jest odpowiedzią na to, że system nie odpowiadał ani kulturowym, ani, że tak powiem, efektywnościowym standardom, jakie stawiają mu społeczeństwo polskie, czy jakby jakie chciało stawiać mu społeczeństwo polskie. No, wówczas jednak, jeśli patrzymy na ten ruch z tej perspektywy, no jest to wydarzenie trochę jednorazowe. Prawda? Oczywiście są badacze, prawda, którzy traktują Solidarność właśnie tylko jako pewien bunt, jako zjawisko, które było tylko odpowiedzią na system, prawda, żeby zacytować chociażby tutaj Jadwigę Staniszki w jej pracach z połowy lat 80. Konsekwencją ruchu wówczas, prawda, przy tym jakby jego rezultatem wówczas, znaczy jeśli konceptualizujemy ruch w ten sposób, jest po prostu przywrócenie równowagi systemowi. Jest to generalnie koncepcja ewolucjonistyczna, prawda? Jest to, mówię o koncepcji jakby źródłowej, prawda? Teorii mobilizacji zasobów. Mamy wizję pewnej równowagi systemu jako normy, a ruch społeczny jest sposobem na korektę tego systemu w chwili, kiedy on z równowagi wyjdzie. Tego typu podejście niestety nie pomaga nam za bardzo odpowiedzieć na pytanie, czym był ruch. Inną możliwością jest spojrzenie właśnie od strony instytucjonalnej, od strony tego, jakie cele polityczne realizuje ruch. No i jest to podejście właściwe drugiemu nurtowi w teoriach ruchów społecznych, mianowicie teorii mobilizacji zasobów. Prawda? Wyobrażamy sobie, że ruch jest narzędziem w rękach liderów politycznych, że jest on mobilizowany po to, ażeby osiągnąć pewne polityczne cele. No z tej perspektywy ciągłość ruchu, prawda, ewentualne jego konsekwencje oglądamy w obszarze instytucjonalnym. Oglądamy jako osiągnięcie pewnych celów, które może być osiągnięciem zarówno liderów, prawda, którzy zyskują wpływ na zmianę polityczną, jak i osiągnięciem bardziej merytorycznym, to znaczy realizacji pewnych politycznych celów, które zostały przez ten ruch, a raczej przez jego liderów sformułowane. No, takie podejście oczywiście jest możliwe w stosunku do Solidarności, no i jest często stosowane. Natomiast rzeczywiście chyba nie oddaje ono owego społecznego, kulturowego wpływu, o którym między innymi, o którego badania postulował między innymi przed chwilą dr Łukasz Kamiński. Trzecia perspektywa, o której sądzę należy myśleć, jest właśnie tą perspektywą kulturową. Jest perspektywą proponowaną w trzecim nurcie teorii ruchów społecznych, mianowicie
perspektywą, w której ruch społeczny jest postrzegany jako podmiot społeczny, podmiot zbiorowy, który niesie ze sobą pewną kulturową innowację, właśnie pewne nowe myślenie, pewne nowe rozwiązania, które mają stać się jego dziedzictwem. Prawda? I wówczas tylko, znaczy w moim przekonaniu, no zasadniczo w tej perspektywie jesteśmy w stanie właśnie o tym dziedzictwie kulturowym mówić. Możemy zastanawiać się nad tym, na ile to dziedzictwo zostało, czy jest upowszechniane. Ruch Solidarności, znaczy właśnie, no to jest slajd, który już poniekąd omówiłem, prawda? Mamy więc trzy możliwości. Mamy możliwości postrzegania Solidarności w opozycji do, znaczy jako odpowiedzi na ograniczenia wynikające z systemu. Nie, przepraszam najmocniej. Tutaj kontynuuję, może stanę, żeby lepiej widzieć swoją prezentację. Trzecie rozwiązanie związane z perspektywą teorii nowych ruchów społecznych zastanawia się nad tym, co to jest ten aktor społeczny, jak można go opisać. I tutaj mamy jakby trzy istotne pytania. Stosunek ruchu do systemu, czy jest on wykwitem systemu, czy też jest czymś więcej. Tak, oczywiście, stanowi on, Melucci mówi, ruch stanowi odpowiedź na ograniczenia wynikające z systemu. Niemniej jednak przekracza te ramy, stanowi nowe rozwiązanie, ruch jest w stanie postawić pewne nowe pytania, jest w stanie zdiagnozować system, jest odpowiedzią właśnie na te problemy, których system nie rozwiązuje. Jaka jest relacja między ruchem a jego politycznym przywództwem? Ruch nie reprodukuje zastanych wzorów. W tym nie reprodukuje również wzorów podsuniętych mu przez jakby rozmaitych ideologów, prawda? On oczywiście korzysta zarówno z kulturowego dziedzictwa, jak i z rozwiązań podsuwanych mu przez ekspertów. Niemniej jednak polityczni przywódcy, polityczni eksperci są tylko jednym z uczestników negocjacji, które odbywają się w ramach ruchu. Ruch bowiem jest tutaj rozumiany jako pewien społeczny, samotworzący się podmiot, w którym negocjuje się treści, które ten ruch ze sobą niesie. Ruch robotnicy, którzy strajkowali w sierpniu 80 roku, przyszli na strajk po to, ażeby strajkować o płace. Natomiast w toku wydarzeń, w toku tego strajku, w toku protestu, wydarzyły się rzeczy, które zmieniły ich świadomość. To, co zaczęli mówić w wyniku tego protestu, nie było produktem sytuacji za stanem, lecz było wynikiem pewnych negocjacji pomiędzy nimi, rozmów, jakie oni toczyli między sobą i były pewną nowością wypracowaną w tej sytuacji. Stąd też proponuję patrzeć na Solidarność z perspektywy kognitywnej, prawda? Tak jak to zasugerowałem w tytule. Ruch jest źródłem kulturowej innowacji, co polega na tym, że istotą tego, co się dzieje w ramach ruchu społecznego, zwłaszcza w tej jego inicjacyjnej części, jest nie protest, ale praktyki poznawcze. To, że ludzie uczą się nowych rzeczy i wymyślają nowe rzeczy. To, że doświadczenie działania produkuje pewną nową wiedzę, której uczestnicy wcześniej nie posiadali. Co więcej, ta nowa wiedza może doprowadzić do tego, że
stworzy nowe narzędzia opisu świata, że oto ci ludzie, stając przed nowymi wyzwaniami, stając przed nową sytuacją, zaczynają posługiwać się pewnymi nowymi kategoriami poznawczymi, które staną się elementem ich aparatu poznawczego na stałe, które spowodują, że oni w sposób trwały zmienią swój sposób myślenia, swój sposób definiowania problemów, swój sposób stawiania diagnoz dotyczących otaczającego ich świata. W ten sposób ruch staje się podstawą pewnego alternatywnego modelu kulturowego, który oczywiście jest zakorzeniony w przeszłych doświadczeniach tych ludzi, który oczywiście jest produktem również wszystkich uczestników dyskusji, którzy w tym ruchu są, jak najbardziej również ekspertów, którzy dają pewne rozwiązania merytoryczne. Niemniej jednak ta nowa wartość, to nowe dziedzictwo kulturowe, czy jakby no nie dziedzictwo, prawda, ta innowacja kulturowa jest efektem dyskusji, która powstaje w toku dziania się wydarzeń, w toku trwania ruchu. No jak to było w przypadku polskim, no jest to w zasadzie opisane, prawda? Znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie Ireneusz Krzemiński w Świecie zakorzenionym, no w języku sobie właściwym, prawda? Nie zawsze odwołując się do jakiejś terminologii socjologicznej, no niemniej jednak opisuje to zjawisko. Punktem wyjścia jest to, co Nowak Stefan opisywał jako próżnię socjologiczną, w której ludzie, znaczy właśnie, w której mamy do czynienia z pewną kaszą społeczną, prawda, z tym, że jakby ludzie nie są pogrupowani w żadne środowiska, znaczy na szerszą skalę oczywiście, które by prezentowały jakieś wspólne postawy, w której społeczeństwo jest zdezintegrowane, co wcale oczywiście nie oznacza, że kocha system. Natomiast jakby ten sposób formułowania myślenia, które jest krytyczne w stosunku do systemu, odbywa się w sferze prywatnej i nie ulega właśnie negocjacji i integracji. Koniec lat 70. względny liberalizm, różne czynniki powoduje, że powstają pewne ogniska integracji, powstają pewne alternatywne dyskursy, które jednak oczywiście mają charakter lokalny. Natomiast właśnie sierpień 80 roku, no i tutaj właśnie no tych mechanizmów jest bardzo wiele, prawda? No niemniej jednak przede wszystkim poprzez usunięcie bariery lęku, przez odtworzenie najpierw tych cząstkowych przestrzeni dyskusji, otwartej dyskusji politycznej w zakładach pracy, a potem rozszerzenie tego na skalę całego społeczeństwa powoduje no, zjawisko polegające na tym, że otwiera się możliwość dyskutowania nowej koncepcji ładu politycznego, pojawia się możliwość tworzenia odpowiedzi na problemy społeczne, których system nie dawał. Pojawia się możliwość wytworzenia dyskursów alternatywnych w stosunku do dominującego dyskursu władzy, który wcześniej no jakby zachowywał w milczeniu całe społeczeństwo. Tak to zostawimy. Znowu wracam do teorii. Oczywiście tutaj opieram się na bardzo starej koncepcji Bergera-Lukmana społecznego konstruowania rzeczywistości. A więc tego, że to, jak rozumiemy świat,
jest efektem negocjacji pomiędzy ludźmi, jest efektem, znaczy no tak naprawdę no jest połączeniem dwóch źródeł, prawda? Z jednej strony pewnego aparatu poznawczego, który otrzymujemy w języku, który otrzymujemy od społeczeństwa w drodze socjalizacji, z drugiej strony naszych bieżących doświadczeń. Te doświadczenia są społecznie dyskutowane, są społecznie negocjowane i ten wspólny obraz świata, który jest efektem, który gwarantuje nam możliwość wzajemnego porozumienia się w definiowaniu rzeczywistości, powstaje w wyniku swobodnej dyskusji między ludźmi. I to doświadczenie właśnie stało się doświadczeniem solidarności. Prawda? Jeśli czytamy książkę Turena, mam na myśli książkę Turena o solidarności, analiza ruchu społecznego, no to ona właśnie opowiada nam o tym, jak toczyła się dyskusja działaczy średniego szczebla ruchu Solidarności i pokazuje nam, że właśnie te procedury poznawcze ewoluują i są efektem dyskusji, prawda? Są efektem, znaczy z jednej strony, prawda, ci działacze wchodzą do tej dyskusji z pewnym bagażem doświadczeń i z pewnymi kategoriami poznawczymi, które są zastane, z czasem jednak doświadczenie powoduje, że ich sposób myślenia ewoluuje, że ich strategia i tożsamość ich jako ruchu zmienia się. Prawda? W książce Turena widać, prawda, że ta ewolucja przebiega nieco w kierunku właśnie uświadomienia sobie, że ruch musi być opozycją polityczną, prawda? Punktem wyjścia jest związek zawodowy i chęć wpisania się w system. Efektem jest uświadomienie sobie, że jednak istnieje konieczność dążenia do wolnych wyborów. Sądzę, że stan wojenny, prawda, który już nie został opisany w tych kategoriach, no był kolejnym etapem tych negocjacji i jakby utrwaleniem, pogłębieniem trendu, który obserwował jeszcze Turen. Wracamy do dziedzictwa Solidarności, dziedzictwa pewnej kultury ruchu, która z tego dziedzictwa wynikła. Jak sądzę, możemy powiedzieć, że do grudnia 1981 roku nie mieliśmy jeszcze jakichś istotnych podziałów, jeśli chodzi o efekty kognitywne ruchu Solidarności. Ten ruch Solidarności wpłynął na całe polskie społeczeństwo. W badaniach Polacy 80-81 widać, że jakby oczywiście ludzie mówią różnymi językami, opowiadają sytuację na różny sposób, natomiast ich, no właśnie, no jakby pomimo, że istnienia konfliktu politycznego, nie przekłada on się jeszcze na konflikt społeczny, który by polegał na tym, że jedni przyjmują dziedzictwo ruchu Solidarności, a drudzy je odrzucają. Sądzę, że podział ten pojawia się po 13 grudnia 1981 roku, kiedy działanie zmusza ludzi, prawda, do opowiedzenia, znaczy sytuacja polityczna, sytuacja konieczności podejmowania pewnych praktycznych decyzji zmusza ludzi do opowiedzenia się po stronie jednego lub drugiego dziedzictwa. Sądzę, że narracje antysolidarnościowe, że jakby dziedzictwo antysolidarnościowe również kształtuje się trochę podobnie. Jest wynikiem tego, że ludzie w pewnym momencie czują się zagrożeni ze strony swoich kolegów z Solidarności, że z jakiegoś powodu nie czują do nich sympatii i to również kształtuje ich tożsamość. Natomiast narracje prosolidarnościowe, prawda, zmieniają się,
mówiłem o tej ewolucji, którą opisywał już Turen. W przypadku Polski stanu wojennego mamy mnóstwo ośrodków, prawda, w których te narracje postsolidarnościowe czy narracje prosolidarnościowe raczej, prawda, bo jeszcze ciągle mówimy o tym, że jesteśmy członkami Solidarności w tym momencie, są rozproszone, niemniej jednak czy Radio Wolna Europa, czy cyrkulacja prasy podziemnej umożliwia wzajemną negocjację definicji sytuacji, prawda? Po 89 roku dopiero mamy kolejną cezurę, w której będziemy mieli bardzo wyraźne rozejście się różnych narracji wynikających z dziedzictwa Solidarności. Natomiast wydaje mi się, że nie ulega wątpliwości, prawda, że każde z tych trzech tutaj, no to symbolicznie, prawda, znaczy ja nie przywołuję żadnych danych, trzech nurtów, które wynikają z dziedzictwa Solidarności, no są jakoś tam konsekwencjami, są jakoś tam kontynuacją pewnego aparatu poznawczego, który Solidarność sobie wypracowała. Tak więc na czym polega w moim przekonaniu ciągłość Solidarności, na czym polega ciągłość ruchu społecznego? Na tym, że ruch społeczny, zwłaszcza wielki ruch społeczny, wytwarza pewne kulturowe tradycje. Natomiast te kulturowe tradycje są zakorzenione, znajdują swoje źródło i trwałość, ugruntowanie w kategoriach poznawczych, które zostały najpierw wypracowane u źródeł ruchu, na początku ruchu. Natomiast potem ewoluowały razem z tym ruchem. Stanowią one istotne, jeśli nie podstawowe narzędzie rozumienia świata dla ludzi, którzy zostali przez ten ruch ukształtowani. No oczywiście będzie zależało od wielkości ruchu, prawda, jego siły, no i poziomu zaangażowania danej jednostki, na ile, prawda, ona rzeczywiście z tych narzędzi korzysta. Rozmaitość kategorii poznawczych, prawda, nabytych w związku z istnieniem ruchu społecznego, może powodować, że będą budowane przeciwstawne narracje na tematy, którymi ruch się zajmuje i może być źródłem podziałów. Natomiast, tak jak powiedziałem, narzędzia te ewoluują ciągle, prawda? I oczywiście mamy do czynienia z pewnym dziedzictwem Solidarności, które jest żywe do dzisiaj. Natomiast uważam, że w chwili, kiedy analizujemy jakieś dziedzictwo, znaczy jakby jakąś kulturę, jakąś subkulturę dzisiaj, możemy ją porównywać z subkulturą, znaczy z kulturą Solidarności dowolnego okresu. Natomiast nie mamy gwarancji, że będziemy widzieli wszystkie źródłowe elementy również w stanie obecnym badanej przez nas subkultury. Prawda? Ta subkultura bezpośrednio dziedziczy z poprzedniego etapu. Natomiast te kategorie źródłowe mogły w międzyczasie ulec ewolucji. Natomiast sądzę, że chwytanie kultury ruchu jest możliwe, ale powinniśmy je robić na poziomie świadomości potocznej. Prawda? Znaczy w przypadku Solidarności 80-81 mamy dokumenty z badań socjologicznych, mamy prasę związkową, która właśnie pozwala odbudowywać nam, czy rozumieć, opisywać to, jak ludzie myśleli wtedy. To samo, znaczy jeśli chodzi o okres stanu wojennego, mamy właśnie prasę podziemną, a dzisiaj możemy robić dalej badania socjologiczne. Dziękuję. To wszystko. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz do zabrania głosu pana doktora Mateusza Fałkowskiego, który przedstawi referat zatytułowany Solidarność a polska socjologia. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że został już wykorzystany zapasowy czas, jaki mamy zaoszczędzony
z powodu nieobecności pani Agnieszki Filip, jak i pani Patrycji Ratajskiej, także prosiłbym już teraz o dyscyplinę czasową. Bardzo proszę. Ci badacze Solidarności, którzy badali Solidarność w latach 80., byli jednocześnie bardzo często aktywistami ruchu. Ich kategorie kognitywne, znaczy te, które te narzędzia poznawcze i te doświadczenia Solidarności, które mieli i te negocjacje, które Adam opisywał w stosunku do całej zbiorowości członków ruchu Solidarność, dotyczyły również bardzo często również tych właśnie socjologów, którzy wówczas prowadzili badania i próbowali nadać jakieś interpretacje temu, co widzą na gorąco. I ja nie będę tutaj opisywał, natomiast druga teza, która jest wynika bezpośredniego nawiązania do referatu Adama, jest taka, że ten cały język teorii ruchów społecznych, która się wtedy na Zachodzie rozwijała od lat 60. bardzo żywiołowo i niejako w trakcie tu również dekady lat 80. w małym stopniu przedostał się do polskiej socjologii, to ten dorobek socjologiczny z lat 80., który był też wspomniany, on się bardzo często mówi o podobnych rzeczach, ale trochę innym językiem, korzystając trochę z innych nawiązań teoretycznych i z nieco innych metod. Na początku bym chciał postawić to pytanie, dlaczego w ogóle badać relację Solidarności i polskiej socjologii, znaczy do czego to może służyć. Ja tutaj nie chcę w tym referacie opisywać czy relacjonować, co konkretni socjologowie pisali o Solidarności i ci w latach 80. i ci tak jak Marody, Krzemiński, Adamski i mnóstwo innych jeszcze i ci, którzy tak jak teraz Adam czy Ela Ciżewska czy Paweł Rojek piszą o tym obecnie. Chcę postawić nieco inaczej ten problem. To znaczy, po pierwsze, chciałbym postawić ten problem jako problem ruchu społecznego i pewnego pola organizacyjnego, na którym ten ruch wpływa. To znaczy, tutaj Łukasz Kamiński powiedział o tym, że Solidarność również w przekonaniu takim ogólnospołecznym spowodowała jakieś wielkie zmiany, tak? Znaczy, czy takie przekonanie jest, natomiast żeby sprawdzać, jakie zmiany konkretnie spowodowała Solidarność, najlepiej uciekać jednak do tego poziomu mezo, do poziomu pośredniego, poziomu takich pól organizacyjnych, które pozwalają lepiej pokazać, na czym ten wpływ Solidarności wtedy w dekadzie lat 80. i ewentualne jego konsekwencje obecnie polegał. Teraz, czyli dlaczego warto badać relację Solidarności i tego pola organizacyjnego polskiej socjologii? Po pierwsze, by zrozumieć znaczenie pewnego zaplecza ruchu Solidarność oraz pojawianie się i cyrkulacji idei w ramach ruchu, w różnych jego fazach rozwojowych. Czyli to będą te pytania, które zadaje sobie właśnie ta socjologia ruchów społecznych. Po drugie, by zrozumieć przekształcenia w samej socjologii wywołane właśnie Solidarnością. I tutaj tu jest zarówno socjologia organizacji, tutaj dostarcza nam pewnych impulsów, jak i socjologia wiedzy, a także by lepiej zrozumieć konsekwencje Solidarności i wpływ tego ruchu właśnie na zmianę społeczną na tych pośrednich poziomach, w różnych polach organizacyjnych. Czyli ja tutaj chciałbym wytłumaczyć, w jaki sposób w wyniku tego sierpnia 80 i trwania funkcjonowania Solidarności, a również za sprawą zaangażowania samych socjologów w Solidarności, zaszła pewna zmiana od pewnej takiej socjologii stabilizacji lat 60. i 70. do pewnej krytycznej socjologii realnego socjalizmu rozwijanej przez polską socjologię w latach 80. oraz na czym ta zmiana polegała. Jeżeli bym chciał tutaj w jakiś sposób ustosunkować, znaczy z czego składam ten patchwork, tę układankę mojego badania, to jakoś się to odnoszę do, po pierwsze są badania dotyczące instytucjonalizacji polskiej socjologii, jej historii, to są książki Niny Kraśko, taka bardzo szczególarska i wymieniająca wszystko możliwe tam raczej bez interpretacji, ale właśnie to jest pytanie o instytucjonalizację pewnych pól organizacyjnych, właśnie w tym wypadku polskiej socjologii. Po drugie, to są prace na przykład Daniela Wincentego o działaniach SB wobec socjologów i wobec środowiska socjologicznego, Podgóreckiego, innych, tak? Po trzecie, to są różne teksty samych prominentnych socjologów, którzy w jakiś sposób dorastali wraz z Solidarnością. Tutaj są teksty Tarkowskiego, Sułka, Kurczewskich,
kilku innych osób. Tak? Po trzecie to są badania nad drugim obiegiem wydawniczym. Następne badania to są nad różnymi innymi środowiskami, tak jak na przykład środowisko literatów. No i teraz mamy tę perspektywę ruchu społecznego, która w jakiś sposób, ten ruch społeczny w jakiś sposób z czymś graniczy. Ma jakieś granice, te granice są niejasne i są ciągle też negocjowane. Nie wiadomo, czy takie Polskie Towarzystwo Socjologiczne jest w ramach tego ruchu, czy już poza nim. Niewątpliwie Polskie Towarzystwo Socjologiczne jest tutaj w ramach pewnego pola organizacyjnego polskiej socjologii. Te pole organizacyjne to jest przez socjologię, taką neoinstytucjonalną socjologię organizacji jest zdefiniowane jako taka, jako ci wszyscy aktorzy, którzy działają w jakiejś konkretnej, zinstytucjonalizowanej arenie, prawda, właśnie produkcji społecznej czy kulturowej, wszystkie relacje między nimi. To znaczy, że oni sami uważają siebie za członków pewnej wspólnoty, pewnego środowiska, w tym wypadku właśnie polskiej socjologii. No i teraz na te pole organizacyjne składają się bardzo różni aktorzy, tak? Bardzo różni aktorzy i różne działania i różne instytucje, czyli w znaczeniu reguł gry pewnych i idei, które tutaj krążą w tym polu. Znaczy po pierwsze to są oczywiście cały ten system instytucjonalny państwa wówczas autorytarnego, PRL-u, wszystkie rzeczy finansowane właśnie przez państwo, to są po prostu cała nauka, instytuty socjologii na uniwersytetach, w PAN, badania zlecone przez państwo i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy w tym czasie również socjologów na przykład w latach 80-81 na etatach Solidarności, czyli to, o czym będzie, zdaje się, według programu mówiła Inka Słodkowska, czyli Ośrodek Prac Społecznych i Zawodowych, Ośrodek Badań Społecznych Regionu Mazowsze i inne. Tak? Były robione badania zlecane również o demonstracjach, zlecane przez Urząd Rady Ministrów, ale również były badania zlecane niejako czy na użytek właśnie Solidarności. I tutaj, nie wiem, Marek Tabin doliczył się kilkunastu takich badań w przeciągu dotyczących podziemnej Solidarności, w czasie podziemnej, w dekadzie lat 80., takich podziemnych badań ankietowych. No i teraz mamy różnego typu publikacje, tak? Znowu to jest też część tego samego pola. Mamy publikacje cenzurowane, mamy publikacje drugiego obiegu, ale mamy również właśnie taką bardzo specyficzną rzecz, jak publikacje na prawach rękopisu w 100 egzemplarzach, czy pewne raporty PTS-u, które też kursują w tym polu komunikacyjnym. Tak? Mamy PTS, mamy zjazdy socjologiczne, których programy są negocjowane z władzą, mamy jakieś międzyresortowe programy badawcze i problemy węzłowe, mamy Wydział Nauki i Oświaty KCPZPR, Zespół Socjologów Partyjnych, Komitet Nauk Socjologicznych PAN i tak dalej. Znaczy to są wszystko te rzeczy, które się w jakiś sposób definiują, znaczy, że w sposób taki trochę opisowy pokazują, jak wyglądało wówczas w latach 80. te pole polskiej socjologii. No i teraz oczywiście na tym polu dokonuje się pewna strukturyzacja i są pewne reguły. No i tak na przykład są relacje, które pokazują, że na forum PTS-u dyskutowano, z kim można współpracować, to znaczy czy badania zlecone przez państwo to są ok, czy nie są ok, bo oni się właśnie to tłumaczyli właśnie jakimś swoim obowiązkiem wobec Solidarności. Z drugiej strony mamy pewną sytuację, w której te badania, tak jak na przykład badania IFIS-PAN, Adamskiego i zespołu, one są realizowane w ramach po prostu pod pewnym parasolem różnych problemów węzłowych, międzyresortowych programów badawczych, w tym wypadku pod opieką profesorów z Wydziału Nauk Politycznych, bardzo zideologizowanego i to są wszystko profesorowie blisko raczej stojący do władzy. No i wówczas taki profesorowie Ryszka, Gebetner, Grudzicki czy profesor Wiatr w Instytucie Socjologii na Karowej, oni w jakiś sposób też w tym uczestniczą, oni te firmują te programy, których potem efektem są właśnie te badania, które są częścią tej negocjacji właśnie w ramach ruchu. Czyli to nie jest tak, że jest jakaś jednoznaczna granica tego i jakaś mocna granica pomiędzy dwoma stronami, tylko to jest w jakiś sposób, tutaj też dokonuje się na tym takim pograniczu jakaś koegzystencja. Tak? No i tutaj mamy właśnie te nowe pojęcia, czy te nowe narzędzia kognitywne, o których mówił Adam,
które wypracowuje polska socjologia w tamtym okresie. Czyli to jest właśnie na przykład cała dyskusja wokół pojęcia próżni socjologicznej Stefana Nowaka. Mamy pojęcie grup etosowych Szawiela, nową klasę średnią Kurczewskiego, kontrkulturę Jawłowskiej, całą dyskusję wokół legitymizacji, która została w pewnym momencie zakazana jako temat jednego z paneli zjazdów socjologicznego w połowie lat 80. i potem oddział warszawski PTS robi specjalną konferencję poświęconą legitymizacji i że to wchodzi do całych dyskusji również właśnie w ramach ruchu społecznego. Mamy wreszcie pojęcie demokratycznego eksperymentu, czy właśnie tej demokracji, cała dyskusja wokół demokracji związkowej, czy w ramach ruchu, rozwijane między innymi przez Ireneusza Krzymińskiego. No i teraz przechodzę do pewnych wniosków z dwóch stron. Na początku, co badanie relacji Solidarność socjologia wnosi do naszej wiedzy o solidarności. Znaczy, po pierwsze jest to rola struktur takich jak PTS właśnie dla rozwoju dynamiki ruchu. Tak? Znaczy, tutaj moim zdaniem jest to bardzo ważne, szczególnie w okresach takiego, co jest częścią mojego drugiego projektu badawczego dotyczącego demobilizacji, czyli wtedy, kiedy utajone struktury ruchu w jakiś sposób, znaczy to są te okresy pomiędzy szczytowymi okresami mobilizacji. To znaczy, że wtedy, bardzo upraszczając, tak, znaczy, jeżeli w roku 81 Jacek Kurczewski jest na etacie w ośrodku studiów społecznych i zawodowych Solidarności i jest takim, może być identyfikowany jako aktywista ruchu, no to wówczas po stanie wojennym, on mimo, że już nim nie jest, działa w PTS-ie, w oddziale warszawskim PTS-u i cały czas jego rola praktycznie się nie zmienia. Tak? Znaczy oni przechodzą do tych struktur, czyli tych forum działania, które są właśnie w tym, to co ruch w literaturze dotyczącej ruchów społecznych się nazywa abeyance structures, czyli właśnie te takie utajone struktury właśnie, gdzie ruch społeczny przenosi swoją aktywność w okresach większych represji albo jakichś innych problemów z mobilizacją. Druga sprawa, czyli to właśnie ta rola PTS-u jako pewnego takiego bezpośredniego zaplecza ruchu, to bym widział jako coś istotnego. Druga sprawa to jest rola pewnych narzędzi w ramach ruchu oraz poza nim w takim tworzeniu takiego obiegu komunikacyjnego i negocjacji tych znaczeń. To znaczy rola tych publikacji na prawach rękopisu. Praktycznie zostało to w badaniach nad drugim obiegiem wydawniczym, praktycznie zostało wyrzucone, jakoś zupełnie się o tym nie pamiętało. Natomiast wszystkie, szereg przykładów można przytoczyć, że jak było to ważne jako pewne elementy wrzucania pewnych tematów i idei do ruchu i później, które było następnie potem powielane w ramach prasy drugoobiegowej, ale w każdym razie te wszystkie spotkania, te konferencje oraz publikacje bez cenzury do 100 egzemplarzy były bardzo istotne. I tutaj przykładem takim jest cała dyskusja na temat wolnorynkową zmianą programu Solidarności od 80 roku do 89. Dość powiedzieć, że referat Kurowskiego w 79 roku o doktrynalnych aspektach polityki gospodarczej, bardzo taki nowatorski wówczas był, to był referat właśnie na konferencji PTS-u. Później szereg różnych właśnie referatów różnych ludzi, różnych uczonych, nie tylko socjologów, ale takich ekonomistów jak Gruszecki czy Beksiak, pojawiały się właśnie w ramach tego pola organizacyjnego właśnie polskiej socjologii. No i czyli i kolejna rzecz to jest właśnie, że analiza tej socjologii, czy tego pola organizacyjnego polskiej socjologii służyłaby lepszemu zrozumieniu trwałości, dynamiku ruchu w okresach między największymi mobilizacjami. No i teraz mamy tą drugą stronę medalu, to znaczy dotyczące tą dyskusję, czy właśnie to, co się zmieniło w polskiej socjologii. No i tutaj oczywiście Solidarność w jakiś sposób zaskoczyła i wszystkich jako Polaków i świat, ale również zaskoczyła socjologię. Znaczy ta polska socjologia nie była dobrze przygotowana z różnych względów na podjęcie tego wyzwania. Podjęła to wyzwanie bardzo dobrze moim zdaniem, natomiast rzeczywiście tutaj miała duży problem. To znaczy, że wcześniej socjologia w latach 70. koncentrowała się na badaniu postaw i wartości jednostek, natomiast pomijała zupełnie ten aspekt działania,
zwłaszcza działania zbiorowego. I tutaj się rzeczywiście Solidarność była problemem w tym kontekście. To znaczy, ja już nawet nie mówię, że w Polsce nie było wówczas socjologii ruchów społecznych i ruchów społecznych przed Solidarnością jako takich, tak? Ale po prostu nie było odpowiednich narzędzi i odpowiedniego horyzontu takiego poznawczego, który by pozwolił jakoś ująć te działanie, wspólne działanie i analizować. No i potem jest, czyli jest przejście do tych badań działań zbiorowych. Jest przejście obserwowania jakiejś od socjologii ankietowej do metod jakościowych i tutaj te pierwsze takie gorące, bardzo szybko robione badania Solidarności Krzemińskiego, Marody, Latoszka, to są badania, które wykorzystują wywiady pogłębione, wywiady z kluczowymi informatorami, które korzystają z takich teorii jak symboliczny interakcjonizm, które odwołują się do zupełnie innych paradygmatów niż było to przyjęte wcześniej w polskiej socjologii. Czyli mamy do czynienia z pewnym takim przełomem antypozytywistycznym w polskiej socjologii na skutek właśnie doświadczenia Solidarności i konieczności reakcji na to. Czyli inaczej można powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś przejściem od socjologii struktur do socjologii ruchów społecznych, z tym, że ta socjologia ruchów społecznych w Polsce jest tutaj obarczona dużym znakiem zapytania wtedy. No znaczy, że tak jak wspomniałem, tej łączności pomiędzy tą światową dyskusją o ruchach społecznych w praktyce ciężko zauważyć to. To znaczy tutaj, że były sporadyczne raczej przypadki. Oddzielnym trochę przykładem jest wspominane przez Adama często badanie Turena. O tym zresztą pisał jest tekst Motrenko w Kulturze i Społeczeństwie. Pisał o tym też Marcin Frybes wielokrotnie i Paweł Kuczyński. To badanie w jakiś sposób też się nie do końca przebiło do polskiej socjologii. To znaczy ono było ważne jako pewna dla hierarchii w ramach pola, to znaczy, że było ważne dla tych uczonych, którzy byli włączeni w to badanie, bo ułatwiało im kariery i ułatwiało też wyjazdy później do Francji i tak dalej. Natomiast nie zostawiło tak naprawdę z różnych względów, o których teraz już nie mam czasu mówić, jakiegoś trwalszego śladu w polskiej socjologii. Kolejna zmiana to jest taka zmiana, którą bym nazwał, że socjologia po Solidarności niejako zastąpiła zideologizowane nauki polityczne. To znaczy, że zajmowała się takimi rzeczami, którymi normalnie w normalnej rzeczywistości, nie wiem, wtedy krajów zachodnich, teraz obecnie Polski, zajmują się po prostu nauki polityczne. I tutaj była bardzo duża rola socjologów gospodarki, socjologów organizacji, całe bardzo, bardzo owocne podejście takich autorów jak Andrzej Rychard czy Witold Morawski. Witold Morawski znowu wcale nie z wewnątrz Solidarności, prawda? Znaczy, czy szereg ludzi, którzy pisali o tym, ale również Jadwiga Staniszkis, bardzo prominentny przykład, Winicjusz Narojek, kolejny, który łączył tą socjologię organizacji z antropologią społeczną. I to są właśnie te podejścia, które w jakiś sposób się przepotwarzyły w taką nową właśnie instytucjonalną socjologię realnego socjalizmu wówczas, która miała takie cechy, że bardzo mocno stawiała nacisk na pytanie o tą logikę funkcjonowania systemu społecznego, społeczno-politycznego w Polsce i o związki pomiędzy gospodarką a polityką. I tak jak wspomniałem, tutaj się w ramach tych dyskusji, bo to te podejście takie systemowe to nie było jedyne, z kolei inne środowisko warszawskie z taką książką na przykład Wojciecha Pawlika o ekonomii życia codziennego w małych miasteczkach, że takie z kolei nastawienie na analizę życia codziennego w gospodarce niedoboru, to wszystko też i współpracy w takich mikrogrupach już, to były też w jakiś sposób pośrednie konsekwencje właśnie tego zwrotu, który się dokonał w sierpniu 80. Znaczy, czyli można powiedzieć, że polska socjologia w większym stopniu zareagowała na kryzys niż na samą Solidarność, no ale ta Solidarność też była przez polską socjologię uznawana jako pewien kryzys, tak, jakąś formę kryzysu. I tutaj Adamski pisał, że to jest po prostu jakaś forma strukturalnego kryzysu i kryzysu konfliktu pokoleń.
czy analizy dotyczące konfliktów w zakładach pracy. Też bardzo, bardzo duży obszar właśnie tych prac w latach 80. Czyli podsumowując, ci polscy socjologowie badający Solidarność należeli w większości do Solidarności, więc ruch społeczny był dla nich nie tylko obiektem badawczym, ale również elementem tożsamości i w związku z tym ich dotyczyło właśnie te założenia, o których mówił wcześniej Adam. Natomiast po 89 roku, tutaj już nie będę kontynuował, bo nie ma na to czasu, ale w każdym razie po 89 roku tak naprawdę obserwujemy brak kontynuacji tych gorących badań. To znaczy, że socjologowie się w jakiś sposób, czy socjologia polska się w jakiś sposób od Solidarności odwróciła. Teraz trochę na okrągło, troszeczkę inną drogą do niej wraca, natomiast całe lata 90. to jest praktycznie, to nie przełożyły się na tym, czego można byłoby się ewentualnie spodziewać. To znaczy ta Solidarność nie była ani obiektem specjalnie czy dydaktycznym, ani obiektem badań, poza nielicznymi wyjątkami. Nie udało się niestety ukonstytuować w Polsce jakiejś bardziej zinstytucjonalizowanej socjologii ruchów społecznych. To byli też bardzo wyjątkowi, że odosobnione osoby, które się tym zajmowały. Także na tym bym skończył. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. A teraz oddaję głos panu Pawłowi Piktusowi, który wygłosi referat pod tytułem Solidarność 1980-81 z perspektywy prawnej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pojawienie się Solidarności wprowadziło pewien zamęt, jeśli chodzi o polski system prawny, jeśli chodzi o polski dyskurs prawniczy. Oceniając Solidarność z perspektywy prawnej w okresie 80-81, w pierwszej kolejności należy wskazać na pewien katalog dokumentów, które odegrały punkt taki wyjściowy, jeśli chodzi o późniejsze zmiany prawne. Mam tu na myśli dokumenty określane jako tak zwane porozumienia sierpniowe, czyli zawarte w dniu 30 sierpnia w 80 w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju i 11 września zawarte w Hucie Katowice. Ocena porozumień sierpniowych była bardzo rozmaicie dokonywana z perspektywy prawnej. Albo traktowano jako instrument mający doprowadzić tylko i wyłącznie do zmian w zakresie systemu prawa pracy, albo też znacznie szerzej, jako poważny instrument mający zadanie przeprowadzenia radykalnych zmian w ówczesnym systemie polityczno-prawnym. Najważniejsze i najdonośliwsze znaczenie ma porozumienie sierpniowe zawarte w dniu 31 sierpnia w roku 80 w Gdańsku, sygnowane przez Lecha Wałęsę oraz ze strony rządu przez Mieczysława Jagielskiego, ówczesnego wicepremiera. Z jednym z najważniejszych punktów, który wywołał w niedługim okresie potężny i bardzo poważny dyskurs prawniczy, był to postulat dotyczący stworzenia niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikający z ratyfikowanej przez PRL konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych. W porozumieniu wskazano, że działalność związków zawodowych w PRL nie spełniała oczekiwań, nadziei i oczekiwań pracowników. Uznaje się za celowe powołanie nowych samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Nie kwestionuje się prawa nikogo do pozostania w dotychczasowych związkach, a w przyszłości widzieć można możliwość nawiązania współpracy między związkami. Tworząc nowe, niezależne, samorządne związki zawodowe, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy stwierdza, że będą one przestrzegać zasad określonych w Konstytucji PRL. Nowe związki zawodowe będą bronić społecznych i materialnych interesów pracowników i nie zamierzają pełnić roli partii politycznej. Stoją one na gruncie zasady społecznej własności środków produkcji, stanowiącej podstawę istniejącego w Polsce ustroju socjalistycznego oraz uznając, że PZPR sprawuje kierowniczą rolę w państwie, ani nie podważając ustalonego systemu sojuszów międzynarodowych, dążą do zapewnienia ludziom pracy odpowiednich środków kontroli, wyrażenia opinii i obronnych swych interesów. Proszę państwa, już w latach roku 80, w drugiej połowie, zaraz po podpisaniu porozumień, doszło do poważnego dyskursu prawniczego. Z tego dyskursu ja wyłączam periodyk Nowe Prawo. Nowe Prawo, będące spadkobiercą demokratycznego przeglądu prawniczego, było związane z Ministerstwem Sprawiedliwości, z ówczesną instytucją administracji rządowej. Główny punkt, proszę państwa, polegał na, główny punkt ciężkości, że tak powiem, toczył się na łamach państwa i prawa oraz prawa i życie. W jaki sposób porozumienia, a zwłaszcza porozumienie gdańskie, było oceniane? Było oceniane rozmaicie w zależności od preferencji politycznych komentatorach. Niemniej wskazywano na
doniosłość tego dokumentu w ówczesnym systemie prawnym. Przykładowo Leszek Garlicki doszukiwał się w historii Polski Ludowej, w historii prawa Polski Ludowej podobnego aktu o podobnej randze i charakterze, którego rzecz jasna nie było. Za precedensowym charakterem tego aktu miało przyjmować to, że doktryna społeczeństwa socjalistycznego nie przewidywała zawarcia tego rodzaju akty. Ważnym elementem było tu pytanie, kto tak naprawdę to porozumienie podpisał i czy te porozumienie chociażby z tego punktu widzenia jest porozumieniem ważnym. Jedną ze stron była komisja rządowa, a więc z prawnego punktu widzenia działająca na podstawie stosownego ku temu upoważnienia udzielonego przez Radę Ministrów. Tym samym sygnatariuszem tego dokumentu były również najważniejsze ośrodki władzy politycznej w Polsce. Z kolei, jak wskazał Garlicki, o wiele trudniej prezentowała się kwestia w przypadku ustalenia drugiej strony porozumienia. W tym przypadku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku należy potraktować jako reprezentanta społecznego, ale w porozumieniu mamy zwrot o załogach robotniczych, co sprawia, że powstaje pytanie, czy w tym przypadku zakres podmiotowy porozumienia nie ograniczyć tylko i wyłącznie właśnie do owych załóg robotniczych. Jednakże analizując pozostałe treści porozumienia, które mają charakter znacznie szerszy, można śmiało według Garlickiego odnieść do pozostałych grup zawodowych. Również pojawia się kwestia, jeśli chodzi o zakres terytorialny obowiązującego porozumienia. Mimo że zostało zawarte w Gdańsku, to w jego ocenie można odnieść i do innych zakładów pracy. Przemawia zatem również okoliczność, że załogi, Garlicki uznał, załogi wielu przedsiębiorstw wielokrotnie dawały wyrazy poparcia dla zawartych porozumień. Z kolei należy jeszcze w mojej ocenie wskazać, że porozumienie odnosiło się do aktów, do zmian w aktach prawnych powszechnie obowiązujących, tak więc śmiało można rozciągnąć na cały kraj. Powstaje pytanie nad statusem tegoż porozumienia. Według Garlickiego mieliśmy do czynienia z porozumieniem politycznym, gdyż nie jest to zwyczajny akt organizacji społecznej, politycznej działającej w państwie, ale jest to dokument mieszany z uwagi na tak mieszany charakter polityczno-państwowy, charakter jego sygnatariuszy, jak i na poważne trudności w jego zdefiniowaniu. Proszę Państwa, w całym dyskursie starano się w ogóle określić, czym jest w ogóle porozumienie. Wskazywano, że może być to akt o charakterze cywilnoprawnym, gdyż jest to wytwór oświadczeń woli stron. Zastanawiano się, czy jest to porozumienie z zakresu prawa pracy. Jednocześnie bardzo krytycznie do tego podchodząc, z uwagi na fakt, że w tym przypadku strona rządowa nie była pracodawcą, a zagadnienia poruszane w porozumieniu nie dotyczyły tylko i wyłącznie aspektów zakresu prawa pracy. Zastanawiano się również, czy jest to akt o charakterze prawotwórczym, negatywnie również i oceniając temu koncepcję, ponieważ przede wszystkim porozumienie nie neguje istniejącego porządku prawnego, ale wręcz przeciwnie, nie dąży do jego obalenia, odwołując się przy okazji do istniejących aktów prawnych, takich jak konstytucja, co ma świadczyć w dążeniu do utrzymania tego porozumienia w systemie obowiązujących aktów prawnych. Aczkolwiek pojawiały się również, proszę Państwa, głosy, że porozumienie jest aktem zmierzającym do samoograniczenia się ówczesnej władzy, a co miało świadczyć o rewolucyjnym charakterze tego aktu. Tak więc zawarte porozumienie w praktyce nie dało podporządkować się żadnemu innemu aktowi prawnemu, który obowiązywał w ówczesnym systemie prawnym PRL. Również pojawiała się koncepcja, która odnosiła się do umowy społecznej w kształcie zbliżonym do umowy społecznej, jaką prezentował Jan Jakub Rousseau, jednakże bardzo mocno akcentowano polityczny charakter tegoż aktu, za który miało przemawiać również jego zawarcie w postaci kryzysu społecznego i kryzysu gospodarczego. Analizując, proszę Państwa, ten punkt wyjścia, czyli porozumienie, należy wskazać na element drugorzędny, jednakże stanowiący tło całego podpisania tegoż dokumentu. Mianowicie była to kwestia strajków. W ówczesnym systemie prawnym nie było stosownych i jednoznacznych regulacji określających możliwość takiej formy wyrażenia zadowolenia ze strony pracowników. Porozumienia sierpniowe, a tu mam na myśli głównie porozumienie gdańskie, zawierały stosowne zapisy obligujące zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym, bo również i taką formę wprowadzoną, podmiotową, kiedy to ustalono, że prawo do strajku będzie zagwarantowane w przygotowanej ustawie o związkach zawodowych. Ustawa powinna określać warunki programowania i organizacji strajku, metody rozstrzygania spornych spraw i odpowiedzialności za naruszenia prawa i w stosunku do uczestników strajku wyłączono by niektóre przepisy z kodeksu pracy. W tym punkcie odsyłam do takich dwóch bardzo obszernych analiz autorstwa specjalistów z prawa pracy, Ludwika Florka, niektóre problemy prawa strajku w ujęciu porównawczym oraz Tadeusza Zielińskiego, strajk, aspekty polityczno-prawne, gdzie zanim jeszcze doszło do dyskursu na ławie sejmowej i
prac nad tymi regulacjami, starano się na podstawie analizy istniejących rozwiązań prawnych wypracować jakiś teoretyczny model, który mógłby być stosowany w dalszych pracach nad usankcjonowaniem tej instytucji w systemie prawa pracy, wskazując jednocześnie jako odrębną kwestię na problem ograniczenia możliwości wywołania strajku z przyczyn podmiotowych, jak i przedmiotowych. Analizie, proszę Państwa, były poddawane również poszczególne części porozumienia. W moim przekonaniu najciekawszą analizę i najpełniejszą z prawnego punktu widzenia przeprowadził Marek Pliszkiewicz na ramach Państwa i Prawa w pracy pod tytułem Porozumienia ogólnopolskie i ich znaczenie dla prawa pracy. Przede wszystkim dokonał trójpodziału zawartych w porozumieniach ustaleniach. Po pierwsze, były to postanowienia dotyczące konkretnego strajku i mające charakter bardzo ograniczony w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Postanowienia określające działania o charakterze doraźnym oraz postanowienia realizacji, których wymaga podjęcia działań, wymaga podjęcia stosownych kroków legislacyjnych. W przypadku pierwszej grupy, czyli postanowień dotyczących konkretnego strajku i mających bardzo ograniczony charakter podmiotowy i przedmiotowy, zaliczył wzajemne zobowiązania obu grup zmierzające do zakończenia strajku o określonym dniu i godzinie, zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom biorącym udział w strajku, ogłoszenia treści porozumień w środkach masowego przekazu. Realizacja tej grupy postanowień nie wymagała żadnych decyzji, aktów prawnych oraz mogły być realizowane zaraz po podpisaniu porozumienia. Z kolei do drugiej grupy należały zacząć postanowienia, wobec których można było wykorzystać istniejący system prawny, nie wprowadzając żadnych zmian legislacyjnych. To były, proszę Państwa, postanowienia dotyczące powstania samorządnych niezależnych związków zawodowych, przywrócenia osób zwolnionych z pracy, sprawdzenia zasadności zwolnień po strajkach w roku 70 i 76, wprowadzenia wolnych sobót bez konieczności ich odpracowania czy przekształcenia komitetów strajkowych w organizację samorządu pracowniczego. Ponadto do tej grupy zaliczono również regulacje odnoszące się do działania związków zawodowych poprzez przyznanie im odpowiednich lokali, otwarcia kont bankowych czy też zapewnienia udziału w pracach legislacyjnych. Z kolei do trzeciej grupy, najliczniejszej, należały kwestie o wiele bardziej skomplikowane, które wymagały podjęcia już stosownych działań legislacyjnych. Były to wprowadzenie gwarancji bezpieczeństwa dla osób strajkujących, jak i osób wspomagających strajk, możliwość wypłacenia wynagrodzeń w chwili, kiedy ma miejsce strajk, niestosowania niektórych regulacji z zakresu prawa Kodeksu Prawa Pracy, zmianę ustawy o kontroli prasy, publikacji, widowisk, przyspieszenie prac nad reformą gospodarczą, podniesienie wynagrodzenia zasadniczego i tym podobnie. Na kanwie tej systematyki również rysuje się, proszę Państwa, pytanie odnośnie charakteru tejże umowy. Grupa trzecia ma charakter niewątpliwie postulatów czysto politycznych, czego nie można powiedzieć o grupie pierwszej i drugiej. Kolejną kwestią, na jaką właśnie słusznie zwrócił autor tejże analizy, było to, że porozumienie ma charakter w jego ocenie otwarty i za tą kwestią przemawiałaby praktyka, jaka miała miejsce w przypadku innych tego rodzaju aktów podpisywanych w miejscowościach jak Rzeszów czy Ustrzyki Dolne dotyczących kwestii rolnictwa i społeczności wiejskiej, jak i w Łodzi dotyczące społeczności akademickiej. Przede wszystkim, proszę Państwa, najważniejszym elementem była kwestia gwarancji realizacji tychże postanowień. Niewątpliwie gwarantem realizacji postanowień sierpniowych było powołanie później NSZ Solidarność, mające na celu ochronę praw pracowników. Niemniej wskazywano na to, że ochrona niektórych postanowień winna przybrać stosowną ochronę prawną, wynikającą bezpośrednio z zapisów ustawowych. Do takich kwestii należały sprawy związane ze strajkiem, czy z zapewnieniem gwarancji dla strajkujących. Porozumienie sierpniowe było niewątpliwie jedną z najbardziej oryginalnych form regulacji stosunków politycznych społecznika dotychczas była spotykana w polskim systemie i prawnym, i społecznym. Samo pojawienie się tego rodzaju porozumienia wywołało jeszcze jedną kwestię, a mianowicie jakie miejsce zajmuje owe porozumienie w systemie prawnym oraz czy mam do czynienia z jednostkowym aktem, czy też może być uznane jako początek nowej praktyki dotyczącej regulacji sytuacji konfliktowych mających na miejsce na linii grupa społeczna, ośrodek władzy, coś na zasadzie zbiorowych układów pracy. Proszę Państwa, samo podpisanie porozumienia wywołało już ruch ze strony władzy rządowej, która wydała uchwałę w dniu 13 września w roku 1980. Uchwała bardzo, z prawnego punktu widzenia, bardzo koślawa, ponieważ nie zawierająca nawet podstawy prawnej, na mocy której jej wydano, oraz mająca po pierwsze charakter przejściowy, o czym świadczył wstęp do tej uchwały, w celu umożliwienia powstającym obecnie związkom zawodowym dokonania rejestracji poza rejestrem prowadzonym przez Centralną Radę Związków Zawodowych do czasu uregulowania zasad i trybu tej realizacji w drodze ustawowej. Komitety założycielskie nowo powstających związków zawodowych, które nie dokonują wpisania tych związków do rejestru prowadzonych przez Centralną Radę Związków Zawodowych, mogą dokonać rejestracji związków w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie
sprawie. To jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ de facto ta uchwała wprowadza nam taki dualizm, jeśli chodzi o funkcjonowanie związków zawodowych. Związki zawodowe wpisane do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, jak i w Centralnej Radzie Związków Zawodowych. Uchwała, proszę Państwa, o tyle dziwna, że regulowała zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, wskazując, co powinien zawierać wniosek o wpisanie związku zawodowego, jak i również co, jakie elementy należy do niego dołączyć. Następnie, powołując się na działania ze strony sądu, wskazano, że sąd wydaje postanowienie o dokonaniu rejestracji nowo powstającego związku po stwierdzeniu, że uchwalony przez Komitet Założycielski statut nie jest sprzeczny z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innymi przepisami prawa. Ta uchwała, proszę Państwa, kolejnym etapem zaraz po porozumieniu, wydaniu tej uchwały, były stanowiska sądu. Mówię stanowiska, bo nie tylko wyroki. Wyroki, proszę Państwa, mamy dwa najbardziej znane. Mianowicie pierwszy z dnia 24 października roku 1980 w składzie sędzia Kościelniak, Ewa Skubikowska i Jan Dąbrowski. Tu w tym punkcie odsyłam, proszę Państwa, do publicystyki na łamach Prawa i Życie, które w sposób taki bardzo reporterski i emocjonalny starało się przekazać całe te działania, jakie miały miejsce na sali sądowej, jak również starając się okazać emocje, jakie wówczas panowały podczas wydawania obu wyroków. Jak wiadomo, pierwszy wyrok, który zapadł w dniu 24 października w roku 1980 w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, wskazano, że statut ma być uzupełniony oraz poprawiony o kilka zapisów. Związek nie ma pełnić roli partii politycznej, stoi na gruncie zasady społecznej własności środków produkcji stanowiącej podstawę istniejącego w Polsce ustroju socjalistycznego, uznaje, że PZPR sprawuje kierowniczą rolę w państwie, nie podważa ustalonego systemu sojuszy międzynarodowych, dąży do zapewnienia ludziom pracy, odpowiednich środków produkcji, wyrażania opinii, obrony swych interesów. Jednakże, proszę Państwa, sędzia Kościelniak, który czytał uzasadnienie, wskazał, że złożony przez Solidarność statut koliduje z obowiązującym prawem PRL, co w konsekwencji uzasadniałoby oddalenie wniosku o rejestrację, ale sąd wskazał, że miał przy tym na uwadze fakt, że Solidarność funkcjonuje na podstawie porozumienia z dnia 31 sierpnia 1980. To nam się kłania po raz kolejny pytanie, jaki status ma to porozumienie, jeśli chodzi o akt prawny, oraz że odmowa rejestracji nie spełniałaby społecznych oczekiwań, dlatego też postanowił o rejestracji Solidarności jako związku zawodowego, dokonując korekt w statucie. Wskazując przy tym, że dokonana korekta nie jest ingerencją ani w cel, ani w działalność związku, a jedynie konsekwencją uwzględnienia obowiązującego w Polsce prawa. Z kolei drugi wyrok, proszę Państwa, już podjęty przez Sąd Najwyższy w dniu 10 listopada w 1980 w składzie sędziowie Stanisław Rejman, Tadeusz Szymanek i oczywiście postać najbardziej znana, aczkolwiek już troszeczkę chyba zdaje się być zapomniana, sędzia Witold Formański, ogłosili o rejestracji Związku Zawodowego Solidarność. W uzasadnieniu do wyroku sędzia Formański wskazał, że jak wynika z orzeczenia, rewizja w pełni została uwzględniona. Sąd nie może wprowadzać zmian do statutów wbrew woli wnioskodawcom. Ponadto, kończąc prezentację uzasadnienia, sędzia Formański wskazał, że orzeczenie usuwa przeszkody natury formalno-prawnej dla rozwinięcia pełniejszej działalności przez NSZ Solidarność zgodnie z intencjami porozumienia gdańskiego i jego autorów, co pomoże szybciej przezwyciężyć trudności, w jakich znalazł się kraj. Proszę Państwa, to nie były tylko dwa stanowiska sądu. Mianowicie uchwała, o której wspomniałem, jak i porozumienia gdańskie, doprowadziły później do tego, że Sąd Najwyższy w dniu 27 listopada w roku 1980 zdał uchwałę w składzie siedmiu sędziów, stwierdzając, że przepisy uchwały Rady Ministrów, o której była mowa wcześniej, mają zastosowanie również do branżowych związków zawodowych zarejestrowanych w trybie dotychczasowym na podstawie ustawy z dnia 1 lipca roku 1949, które wystąpiły z zrzeszenia związków zawodowych i dokonały zmian w statucie, jeżeli zrezygnują z dotychczasowej rejestracji. Czyli to, o czym wspomniałem wcześniej, uchwała wprowadzała de facto takie dwa podziały. Jeżeli jakiś związek zawodowy chciał przejść z grupy 1 do grupy 2, no to de facto musiał już podlegać pod nowe rozwiązania. Proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia, mianowicie w tym okresie należy wskazać na działania ze strony Sejmu. Działania były dwa, to było piąte posiedzenie Sejmu w dniu 5 września w roku 1980, była to dyskusja nad programem aktualnych działań rządu, które z uwagi na ramy czasowe pominę było prezentowane wówczas przez ówczesnego premiera. Charakteryzując to jednym zdaniem, proszę Państwa, premier Piłsudski przedstawił, co ma zamiar zrobić rząd.
rząd jednym zdaniem miał zrobić wszystko i wyłaniał się z tego wielki mega optymizm w kategorii właśnie propagandy sukcesu. O wiele ważniejsze było porozumienie z dnia 7 sierpnia z dnia 20 listopada roku 1980, a mianowicie informacja rządu o realizacji porozumień zawartych na przełomie sierpnia i września między komisjami rządowymi a przedstawicielami załóg robotniczych, które prezentował ówczesny wicepremier Mieczysław Jagielski. Dokonując własnego podziału, jeśli chodzi o porozumienia sierpniowe, że dotyczą praw robotniczych, kwestii poprawy życia oraz rozwoju gospodarczego. Zwracam uwagę tutaj na takie dwie kwestie. Kwestia pierwsza, ponieważ wypowiadając się na temat Solidarności, Jagielski wskazał, że z chwilą zarejestrowania Solidarności, Solidarność powinna dążyć do urzeczywistnienia swoich inicjatyw w życiu codziennym, wskazując tutaj Solidarność jako współodpowiedzialnego za dalsze zmiany w państwie. I jedna rzecz bardzo ciekawa, mianowicie Jagielski odniósł się, proszę państwa, do kwestii bardzo istotnej, a mianowicie kwestii zaopatrzenia w podstawowe artykuły. Nie wskazał tutaj na kwestię kryzysu gospodarczego, ale wskazał na winę społeczeństwa, że to społeczeństwo doprowadziło do tego, że nie ma towarów w sklepach, ponieważ, cytuję, samorzutnie wykupiło wszystko, co było. Mówiąc krótko, nadmierne zakupy społeczeństwa doprowadziło do tego, że w sklepach nie ma nic. Proszę państwa, Solidarność de facto w roku 80. rozhulała ten Sejm. Sejm był bardzo mocno krytykowany, to odsyłam do publicystyki tygodnika Polityka z końca roku 80, jak i również do miesięcznika Nowe Drogi, które były wydawane przez Komitet Centralny PZPR, które to zarzucały Sejmowi bardzo bierną postawę. Rok 81 wskazał, że ta inicjatywa legislacyjna miała już taki bardziej kompleksowy charakter, chociażby ustawy z dnia 6 maja roku 81, rejestracja kółek rolniczych czy rejestracja organizacji międzyzwiązkowych. W programie konferencji są dwie panie doktor, które będą wypowiadały się na temat związków zawodowych i samorządu terytorialnego, tak więc w tym przypadku bardziej państwa wprowadzą, jeśli chodzi o te kwestie. Niemniej, proszę państwa, Sejm został bardzo mocno zaproszony do pracy legislacyjnej. Jeśli chodzi o kwestię tych związków zawodowych, ja już może wejdę nie w temat swojego referatu, jednakże analizując sam dyskurs prawniczy, pomijając te pierwiastki polityczne, proszę państwa, on był o wiele bardziej pełny, o wiele bardziej bogatszy niż dyskurs sprzed kilkoma laty dotyczący kwestii bardzo ważnej, jaką była zmiana konstytucji w roku 76. Oceniając, proszę państwa, wydarzenia z roku 80 na łamach Prawa i Życie, które prezentowało bardzo taki swobodny i liberalny wówczas stosunek do tych wydarzeń, prezentując, jak już wspomniałem, w takim reportarskim stylu, co się dzieje, komentując wszystkie wypowiedzi i Wałęsy, i Chrzanowskiego, i Olszewskiego na salach sądowych, ukazał się artykuł Andrzeja Dobrzyńskiego pod tytułem Rok 1980, jak już sam tytuł wskazuje, zawierający podsumowanie roku, który odchodził. Tekst bardzo krytyczny w stosunku do władzy ludowej. Dlaczego pojawiła się Solidarność? Dobrzyński wskazał, że była to wina władzy. Władzy, która przede wszystkim było zbyt mało inicjatyw w poszczególnych lokalnych komórkach, brak zaufania ludzi pracujących do dyrektorów zakładów, a przede wszystkim bardzo niska kultura prawna, bardzo niska kultura polityczna oraz stwierdził, że życie na dłuższą metę nie znosi anarchii, tak samo jak władzy państwowej niezbyt biernie, zbyt powolnie przyjmującej inicjatywę. Proszę państwa, z uwagi na ramy czasowe zakończę i z niecierpliwością również czekam na dwa pozostałe referaty dotyczące związków zawodowych i samorządu terytorialnego, które już przybliżę, jak Solidarność wykorzystała tą kartę, jeśli chodzi o działania prawne, działania legislacyjne. Z mojej strony to wszystko i dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. To otwieram dyskusję. Mamy tylko 15 minut na dyskusję, także proszę o zadawanie pytań. O, już momencik. Dziękuję. Ja mam pytania do każdego z referentów, ale postaram się je tak dość skrótowo przedstawić. Do pierwszego referatu pana Mielczarka chciałbym dopytać o kwestię, jak się panu wydaje, jakie są źródła negatywnego odnoszenia się do dorobku Solidarności przez jej dawnych głównych liderów. Mam tu na myśli słynną sprzedaż legitymacji Solidarności Adama
słynął sprzedaż legitymacji Solidarności Zbigniewa Bujaka, czy oceny Lecha Wałęsy, który zawsze mówił, że to nie Solidarność obalała komunizm, tylko on obalał komunizm. To jest pytanie do pierwszego z referentów. Jeśli chodzi o pytanie do drugiego z referentów, to chciałbym dopytać o kwestię zespołu Turena, bo mówił pan o tym, że nie pozostawiła ona po sobie jakby większego śladu. Chciałbym zapytać, dlaczego tak było. Jak pan to widzi, mimo że przecież zespół składał się z dobrych naukowców i miał szansę zająć jakieś istotne miejsce w reakcji socjologicznej nad Solidarnością. I druga kwestia o kwestię badań nad Solidarnością w latach 90. Znaczy, mi się wydaje, że tutaj na pewno pewne istotne znaczenie miało to, że część z profesorów socjologii była bardzo mocno zaangażowana w Solidarność i spory różnego rodzaju Solidarności. Czy tylko to było powodem braku tych badań w latach 90., czy widzi pan to też nieco inaczej? I uwaga do ostatniego referanta, to będzie bardziej refleksja niż pytanie. Znaczy, mi się wydaje, że zabrakło w pana referacie tak istotnej kwestii jak rola prawników, doradców w czasie samego strajku. Przede wszystkim rola choćby Lecha Kaczyńskiego, który doradzał różne rozwiązania prawne, czy też innych ekspertów związanych z Solidarnością. Wydaje mi się, że to należało mocno podkreślić, no bo bez ich roli ten negocjacje byłyby znacznie utrudnione. Dziękuję. Szanowni Państwo, jedna tylko uwaga. Może najpierw seria pytań, a potem prelegenci będą odpowiadać. Także widzę, że tam pan Marcin Frybes ma pytanie. Dzień dobry, Marcin. Ja też trzy krótkie pytania. Pierwsza uwaga, że jestem bardzo mile zaskoczony tym interdyscyplinarnym charakterem konferencji, który już widać po pierwszej sesji, co wydaje mi się niesłychanie celne, bo nie zapominajmy, że Solidarność była bardzo skomplikowanym zjawiskiem społeczno-kulturowo-politycznym, pełnym sprzeczności. I tylko podejście interdyscyplinarne może pozwolić po 35 latach jakby prowadzić coś nowego. Teraz do każdego z uczestników, do Adama, krótkie pytanie. Proszę, wdzięczny ci jestem, żeś przypomniał jakby te role podejścia w kategoriach nowych ruchów społecznych, o czym ja też będę trochę mówił. Natomiast moim zdaniem zabrakło mi odpowiedzi na te twoje pytanie główne. Co to znaczy, że Solidarność była jednym ruchem? I tu chciałbym postawić pewną hipotezę. Znaczy, powiedziałeś, że między innymi dlatego, bo znalazła wspólny język do opisu pewnego wspólnego doświadczenia. Natomiast czy w stworzeniu tego języka istotnej roli nie odegrał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek, szczególnie podczas swojej pielgrzymki w 1983 roku, który znalazł język adekwatny do nazwania tego doświadczenia nie tylko społecznego, ale duchowego, jakim było życie w stanie wojennym po delegalizacji Solidarności. Do Mateusza Fałkowskiego mam pytanie, żeby taka prośba o uzupełnienie. Bardzo bogato przedstawiłeś te zaangażowania różnych środowisk socjologów polskich w badania nad Solidarnością. Zabrakło mi jednego elementu, znaczy funkcjonowania produkcji socjologii polskiej na arenie międzynarodowej. Gdyż w latach 80. niektórzy socjologowie, niektóre ich teksty polskich socjologów, między innymi Staniszki, Staniszki Kurczewskiego, także Bakuniaka i Nowaka, weszły jakby w obieg międzynarodowy i wywarły pewien wpływ na to, co pisano na całym świecie. I trzecie pytanie do pana Pawła Fiktusa. Nie jestem prawnikiem, ale jakby pociągnę ten wątek, który już został w pierwszym pytaniu zasygnalizowany, o zbyt małą rolę, którą pan jakby przyznał doradcom solidarnościowym. Ja, pamiętając tamte czasy, pamiętam jednej rzecz, której jako nieprawnik nie rozumiem. Każdy z doradców ówczesnych przy trzech różnych porozumieniach akcentował, że no to jest trochę jego dziecko. Jakby, nie? W przypadku Gdańska była bardziej ekipa mazowiecki, wielowiejski, Jeremek. W przypadku Szczecina był to między innymi Andrzej Tymowski, a w przypadku jastrzębskich porozumień był to Wiesław Chrzanowski. Oni wtedy już się różnili między sobą i wywodzili się z różnych nurtów jakby politycznego myślenia w Polsce. Czy w kategoriach prawnych, jako prawnik, czy to się daje dzisiaj zinterpretować, czy nie? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Bielicki.
Mam jedno pytanie do pana Pawła Fiktusa. Na ile Solidarność była przedmiotem zainteresowania nowo utworzonego jeszcze w styczniu 80 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego? Zarówno w perspektywie wyroków, orzeczeń i ogólnej działalności. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to ja mam jedno pytanie do pana Mateusza. Wspomniał pan w wystąpieniu, że również raporty socjologiczne były tworzone przez socjologów afiliowanych przy KCPZPR. I pytanie jest, czy z pańskich badań wynika, czy i jak wnioski z badań, czy to socjologów, można powiedzieć, reżimowych i socjologów afiliowanych, pracujących na rzecz Solidarności, czy te wnioski dotyczące społeczeństwa Solidarności w okresie legalnym, potem podziemnym, no, władze wykorzystywały w polityce wobec Solidarności, czy wobec Solidarności też w podziemiu, generalnie w latach 80-89. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. To ja pozwolę sobie zacząć od pytania jeszcze do pana Fiktusa. Mianowicie chciałem spytać o pozytywny scenariusz. Znaczy, pan mówił tutaj o problemach z wpisaniem porozumień sierpniowych i Solidarności w system PRL-owski. Natomiast czy istniały jakieś projekty sensowne, koncepcje rzeczywistego, trwałego wpisania, czy to porozumień, czy no jakby skutków porozumień sierpniowych w PRL-owski system prawny, które by były robione, że tak powiem, z dobrą wolą rzeczywistego utrwalenia tego dziedzictwa. Natomiast jeśli chodzi o pytania do mojej osoby, dziękuję. No, jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to znaczy o odnoszenie się przez niektórych liderów negatywnie do tradycji Solidarności. Oczywiście poziom, na którym ja operuję, jest poziomem indywidualnym i trudno odpowiedzieć na pytanie właśnie o indywidualne zachowania. Niemniej jednak wydaje mi się, że w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której pewna część solidarnościowych elit politycznych postawiła na wyraźną reinterpretację tej tradycji. Znaczy to jakby byli to ludzie oczywiście jakoś tam, znaczy no, jakoś tam ukształtowani przez doświadczenie Solidarności i od zawsze tą Solidarność współkształtujący. Niemniej jednak no, ludzie, którzy zainicjowali reinterpretację doświadczenia Solidarności, no mam na myśli pewnie przede wszystkim właśnie no, takich ludzi jak Adam Michnik, no, byli osobowościami, prawda, i intelektami na tyle mocnymi, prawda, że jakby byli w stanie no jakby te narzędzia kognitywne wypracowane przez ruch, którymi się posługiwali, które też należały jakoś tam do ich aparatu poznawczego, jednak przekraczać, prawda? Znaczy posiadali też inne mocne narzędzia, przy pomocy których byli w stanie modyfikować te narracje no, w sposób, który odpowiadał ich no, percepcji, znaczy no tak, no, ich no, jakby też celom, prawda? Ten celom jakby ugruntowanym wartościom. Prawda? Znaczy wszyscy jesteśmy jakoś tam pod wpływem narzędzi kognitywnych, prawda, wypracowanych przez Solidarność, prawda, no, mam na myśli, prawda, ludzi, którzy z tym doświadczeniem mieli do czynienia, no niemniej jednak również jesteśmy pod wpływem innych narzędzi, prawda, znaczy to nie jest tak, że Solidarność mówi jednym językiem, ruch Solidarności mówi jednym językiem, żadna kultura
prawda, nie mówi wyłącznie jednym językiem, prawda? Każdy z nas ją jakoś modyfikuje, natomiast są, znaczy no tak, no i te wpływy są bardzo różnorakie w tych indywidualnych przypadkach. No więc przynależność, no nie wiem właśnie, no kryterium przynależności do kultury polskiej, prawda, tak samo jest no nieostre, prawda? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie ta kultura się kończy, gdzie ona się zaczyna i gdzie zaczyna się jej reinterpretacja, prawda, świadoma bądź nieświadoma, wynikająca z takich czy innych pobud. Natomiast jeśli chodzi o pytanie Marcina Frybesa, no tak, no, jest to kwestia mojej niewyrazistości, niejasności mojej wypowiedzi, bo jednak mam nadzieję, znaczy wydaje mi się, przynajmniej referat był pisany z intencją odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że Solidarność była jednym ruchem. Znaczy no, z jednej strony staram się postawić zagadnienie no, wielkiej zmienności tego ruchu społecznego. Prawda? I no, jakby rzeczywiście myślę tak jak Melucci, jeden z głównych teoretyków teorii nowych ruchów społecznych, że no, ruchu społecznego nie da się ustabilizować, prawda? Nie da się zamknąć w pudełku i wskazać, to właśnie jest to. Ruch społeczny jest rzeką, prawda? Jest ciągłym ruchem, jest procesem, który nieustannie się zmienia. I można wskazać na czynniki ciągłości. Da, oczywiście, że Solidarnościowe Podziemie było czym innym, aniżeli Solidarność roku 80-81. Natomiast niewątpliwie w moim przekonaniu odwoływała się do kultury wypracowanej, znaczy była jakby kontynuacją kultury wypracowanej w okresie Solidarności Legalnej i posługi, a ta kultura z kolei, czy jakby jednolitość tej kultury, opierała się na pewnych wypracowanych wówczas narzędziach kognitywnych. One wszystkie ewoluowały i ta ewolucja mogła iść w różne strony. Prawda? Stąd późniejsze podziały w Solidarności. Niemniej jednak, znaczy właśnie, no i dlatego też mówię, prawda, pomimo że jakby kultura Solidarności dzisiaj jest podzielona, no to tak, możemy mówić, prawda, że dany nurt jest bliższy lub dalszy doświadczeniu źródłowemu, natomiast nie możemy odmówić pewnych aspektów ciągłości, jeśli jesteśmy w stanie je wskazać. No i oczywiście jednym z, znaczy do drugiego pytania postawionego przez Marcina Frybesa dotyczącego roli Jana Pawła II, tak, tych wpływów, prawda, tych wielkich interpretatorów doświadczenia Polski lat 80. było wielu, a pewnie jednym z najważniejszych był Jan Paweł II, no, który zarówno jest wskazywany przez badaczy jako jeden z, prawda, kluczowych aktorów tego, znaczy jedną z kluczowych osób, która wprowadza nowy język przed powstaniem Solidarności w 79 roku, który stanie się podstawą, prawda, budowy języka Solidarności, jak i potem interpretatorem w okresie stanu wojennego. Natomiast jego słowa, prawda, stają się językiem ruchu dopiero po przepracowaniu przez uczestników. Dziękuję bardzo za pytania. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze dotyczące relatywnie niskiej czy braku recepcji badania Turena, jakie były przyczyny? Myślę, że przyczyn było kilka. Znaczy, pierwsza rzecz to było to, co jeden z uczestników tego badania ze strony Polski określił jako takie leninowskie oblicze tej teorii. To znaczy oni po prostu się rzeczywiście, znaczy Turen rzeczywiście miał pewne po pierwsze nawiązanie jednoznaczne, używał pojęcia klasy społecznej, co było dla nich, dla tych badaczy, tak? Czy jednak jakoś kulturowo obce, tak? Znaczy oni się w jakiś sposób wzdrygali przed tym. Po drugie, dosyć też
cały ten sposób, w jaki to, taki właśnie gorący sposób, w jaki się to dokonało, to znaczy, że ta wizyta czy badania terenowe były przeprowadzone szybko, później był stan wojenny i przerwanie właśnie kontaktu i że książka została przygotowana tak naprawdę wyłącznie przez badaczy francuskich, a bez udziału Polaków, to się przyczyniło do jakichś właśnie, że oni tego nie uważali do końca za swoje, tak? Czy nie byli do końca przekonani. Sama metoda interwencji socjologicznej też nie była taka znowu łatwa, czy ta koncepcja takiej zaangażowanej socjologii, mimo że oni wszyscy byli takimi zaangażowanymi socjologami, w ogóle badając Solidarność, tak? Ale sama ta formuła, którą zaproponował Turen, nie była taka łatwa do przyjęcia i myślę, to się przyczyniło właśnie do tego, że pomimo wysiłków, no tutaj tak naprawdę pewnie trzech osób, tak, czyli Pawła Kuczyńskiego, Marcina Frybesa i Ireneusza Krzymińskiego, te badanie się do takiej bardziej potocznej świadomości polskiej socjologii, tak, czy nie przebiło się. Jeśli chodzi o pytanie drugie dotyczące wytłumaczenia braku badań w latach 90. Pierwsza odpowiedź być może byłaby taka, że to, co wspomniałem, że ta polska socjologia w tym głównym nurcie w latach 80. bardziej była reakcją na kryzys niż na Solidarność, tak? Jednak, mimo wszystko. I że ten cały nurt właśnie tego opisujący przystosowania, adaptacje, te wszystkie sprzeczności pomiędzy językiem oficjalnym, prywatnym, jak ludzie sobie radzą, tak, jak to społeczeństwo działa, właśnie nie zawsze, że ten nonkonformizm nie zawsze jest działaniem w Solidarności, w samym ruchu, ale właśnie te próby takiego ułożenia sobie życia w schyłkowym PRL-u były właśnie taką formą nonkonformizmu. Tak można czytać niektóre prace Miry Marody na przykład. To wszystko się przyczyniło do tego, że ta Solidarność przez dekadę lat 80., znaczy jako pewne doświadczenie przyjęte przez polską socjologię, uległo pewnemu takiemu zamazaniu. Tak? Było paru takich właśnie bardzo zaangażowanych obrońców badań samej Solidarności w ramach polskiej socjologii. Niewątpliwie Krzemiński do nich należy, tak? Natomiast większość socjologów raczej skłoniła się, no to dobrze, my teraz się będziemy zajmować transformacją. I uznali, że ta Solidarność nie jest ważna dla zrozumienia różnych właśnie procesów polskiej transformacji. Moim zdaniem niesłusznie, ale jakoś tak się to potoczyło. Natomiast dokładniejszą odpowiedź mam nadzieję, że będę miał, ponieważ ja będę robił teraz wywiady z socjologami, to będzie druga część tego badania i mam nadzieję, że takie odpowiedzi spróbuję od nich wyciągnąć, to znaczy dlaczego w programach dydaktycznych właśnie, że ta Solidarność zniknęła zarówno z badań, jak i z dydaktyki. Jeśli chodzi o pytanie Marcina Frybesa dotyczące produkcji socjologicznej, znaczy polskiej socjologii na Zachodzie, tłumaczeń na angielski na przykład, czy na inne języki, to oczywiście nie było do końca moim tematem, tak? Znaczy ja mnie interesowało to, w jaki sposób to zmieniało, czy zmienia polską socjologię, a nie światową. Natomiast to oczywiście jest uprawnione pytanie i niewątpliwie była cała grupa właśnie wtedy jeszcze w uschyłku lat, czy w połowie lat 80. prac, które były tłumaczone, które dostały się do tego obiegu, tak? Oczywiście książka Staniszkis pewnie jest najbardziej znana. Kilka artykułów, nie wiem, właśnie na przykład Bakuniaka wspomnianego i Nowaka niewątpliwie funkcjonuje. Natomiast przez te wszystkie nie do końca włączenie tej znaczy Solidarność została przez polską socjologię w jakiejś mierze w osobny sposób potraktowana jako pewne polskie doświadczenie i nie do końca uniwersalne, mam wrażenie. To znaczy zarówno ten język właśnie tych prac, o których rozmawialiśmy, o których wspomnieliśmy, on się nie sięgał właśnie do tych, nie był wpisany bezpośrednio w te dyskusje, nie wiem, tam o mobilizacji zasobów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym miał trudniej, żeby się przedostać do tych dyskusji. Tak naprawdę większą, mam wrażenie, to jest moje wrażenie, znaczy to
trzeba by było się nad tym zastanowić głębiej, znaczy, która praca o polskiej solidarności najbardziej się przebiła, tak? Znaczy, Staniszkis pewnie jako hasło i tytuł tej samoograniczającej się rewolucji, niektóre wątki z ontologii socjalizmu niewątpliwie, znaczy one się w jakiś sposób przebiły, ale to jest tylko, mam wrażenie, jako dla badaczy Polski. Natomiast książka, która jest troszeczkę nie do końca produktem polskiej socjologii, ale przez Polaka, który mieszka w Stanach, który tam już pisał doktorat, myślę o książce Kubika, który zaproponował taką kulturową analizę właśnie tego, co się stało w Polsce w drugiej połowie lat 70. i w roku 80. No to ona, mam wrażenie, się w większym stopniu, ten power of symbols, against symbols of power, to się dzięki pewnemu uniwersalizmowi pewnych tez wpisała się moim zdaniem lepiej, znacznie więcej niż te analizy polskich socjologów w dyskusje takie światowe, jest bardziej uniwersalnie, mam wrażenie, potraktowana. I jeszcze kolejne pytanie było... czy pytanie dotyczące wykorzystania przez władze, czy KC, czy SB, raportów socjologicznych do walki z Solidarnością. To znowu nie było tematem mojej, znaczy ja sobie takiego pytania badawczego nie stawiałem i nie stawiam, więc trudno mi na ten temat odpowiedzieć. Ja niewątpliwie oni to czytali, tak? Znaczy, czy starali się to wykorzystać. Natomiast czy i jak to było wykorzystane, to do końca tego nie wiem. Tam było właśnie... Natomiast były zamawiane badania, właśnie ta dyskusja, o której wspomniałem tam, którą przytaczał Piotr Łukasiewicz, dyskusja na forum PTS-u wskazuje, że władze zamawiały właśnie badania konkretne dotyczące, bo to była dyskusja taka, czy jeżeli Urząd Rady Ministrów czy KC nas prosi, żeby przeprowadzić badania dotyczące demonstracji, tak? To czy my możemy na to pójść, czy nie możemy, tak? Znaczy my jako sympatycy Solidarności, ale również socjologowie, tak? Czyli to jest jakby, czyli to trzeba by było dalej rozwikłać i spróbować odpowiedzieć na to pytanie, nie do końca potrafię. Nie mam takiej dokładniejszej wiedzy, natomiast to co chciałem wskazać ja, no to było to, że ta cała zaangażowana socjologia Solidarności mimo wszystko odbywała się w pewnych ramach tego państwa, tak, z instytucjami, tymi właśnie finansami czy kontrolą państwową. Znaczy to jest jakby jeden z kolejnych cząstkowych argumentów przeciwko takiemu totalitarnemu modelowi myślenia o PRL-u, że to było my, oni i taka magma. Znaczy i właśnie nie było magmy, tylko że po prostu była ściana i jedni walczyli z drugimi. Tutaj to było to cały czas w jakiś sposób próby. Tak jak mówiłem o tych próbach adaptacji czy przystosowania się zwykłych Polaków, tak samo ta socjologia też próbowała się w jakiś sposób, mówię, nawet z tymi zideologizowanymi, nie wiem, Wydziałem Nauk Politycznych na Uniwersytecie, się w jakiś sposób dogadać i żeby pod jakimś parasolem i wydane właśnie w nakładzie 100 egzemplarzy przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa były te prace, które były traktowane, czy są przez nas traktowane jako właśnie ten korpus tej niezależnej socjologii. Tak? Znaczy, czyli to w ten sposób bym to widział. Bardzo dziękuję. Pan Feł? Jeśli można, bardzo bym prosił o powtórzenie pytania dotyczącego sądu administracyjnego, bo nie do końca je zanotowałem. Dziękuję. Jeśli chodzi o to pytanie, to szczerze mówiąc w tym temacie nie drążyłem, ponieważ jak wskazałem, rejestracja Solidarności odbywała się na drodze przepisów kodeksu postępowania cywilnego i to było głównym przedmiotem mojego zainteresowania, jak i późniejsze stanowiska Sądu Najwyższego, o którym chociażby zasygnalizowałem w jednej z uchwał, jak i druga kwestia, mianowicie z ówczesnej pozycji sądu administracyjnego. Proszę pamiętać, że ta pozycja była troszeczkę inna, o wiele diametralnie mniejsza aniżeli teraz. Teraz mamy ważną instytucją, natomiast wcześniej raczej, owszem, był to sąd, ale nie tak mocno akcentowany jak sąd cywilny. Jeśli chodzi o kwestię porozumienia w hierarchii źródeł prawa, tutaj wspomniałem w referacie, że znaleziono zamiennika dla tego w postaci zbiorowych układów pracy, które miałby w jakimś stopniu usankcjonować to porozumienie w tej hierarchii. Analizując, proszę Państwa, ten cały chociażby dyskurs sejmowy na podstawie tych dwóch posiedzeń, o których wspomniałem z września i z listopada, punkt wyjścia było
to, co wspomniałem, czyli porozumienia o charakterze politycznym, ewentualnie jako umowa społeczna. Natomiast przechodzono do dalszych kwestii, wskazując na te potrzeby legislacyjne. Tak więc tutaj dopiero później w tej wyłaniała się kwestia tego zbiorowego układu pracy jako takiego prawnego zamiennika, tak go sobie może nazwijmy. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze i drugie, potraktuję je razem, czyli tą refleksję na temat roli prawników. Pan numer dwa ma rację. Te spory między prawnikami były i to było już w okresie wcześniejszym. Miałem to na myśli okres Korowski czy okres przedkorowski, chociażby kwestie Anieli Steinsbergowej i Jana Olszewskiego, gdzie bardzo często nie było jednomyślności, jeśli chodzi o metodykę działania, nie tylko jeśli chodzi o opinię prawną, ale również jeśli chodzi o procesy sądowe. W tym punkcie ja tą kwestię pominąłem z tego względu, że ta kwestia została już bardzo dobrze opracowana w polskiej literaturze. Odsyłam do publikacji Jarosława Kuisza, która ukazała się jakiś czas temu na łamach Państwa i Prawo o wymownym tytule Rola prawników w okresie, nie powtórzę dokładnie tytułu, ale właśnie w tym okresie powstawania Solidarności. Ja skoncentrowałem się chociażby na tych najważniejszych aspektach prawnych od porozumienia skończywszy do procesu legislacyjnego. Bardzo dziękuję.